Szanowni Państwo, chciałbym znowu mikrofon oddać. Tutaj jakieś może pytanie. Pani za chwilę to pierwszym tutaj. Panie profesorze, krótkie pytanie. Bardzo częsty argument skierowany przeciwko namiotowi, mianowicie czy cztery w Pańskiej ocenie, i nie pytam Pana tylko jako polityka, czy cztery postulaty Solidarnych są racjonalne, czy nie, rzecznik z pewnością je przypomni po kolei, jeśli będzie to konieczne. To krótko, pierwszy postulat to dymisja 5 ministrów naszego rządu. Pana prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, szefa MON-u Bogdana Klicha, szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego i szefa MSW Jerzego Millera za zdradę interesów państwa polskiego. Drugi postulat, to Międzynarodowa Komisja do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Trzeci, ekshumacja, a raczej zgoda na ekshumację ciał ofiar tych rodzin, które prosiło o to polską prokuraturę. Czwarty postulat, czyli ujawnienie zdjęć satelitarnych z dnia i z miejsca katastrofy. To tak gwoli przypomnienia. Przekazuję mikrofon. My często mylimy słowo racjonalny ze słowem realistyczny. No, więc nie wszystkie z tych, czyli niektóre są bardziej realistyczne, inne są mniej realistyczne, w tym znaczeniu, że można się spodziewać jakiejś szybkiej reakcji. Jeśli chodzi o komisję międzynarodową, to rzecz jest niemożliwa, dopóki nie będzie zgody polskiego rządu. A rząd takiej zgody oczywiście dać nie może, bo to będzie przyznanie się do tego, że był impotentny w tej sprawie. Więc sam się znalazł w sytuacji nader kłopotliwej. Natomiast ja uważam, a przy tym najbardziej głośny jest ten pierwszy postulat, znaczy dymisja. Ja myślę, że nieracjonalnym, ja już mówiłem o tym na samym początku, i w ogóle zdumiewającym jest to, że nie było żadnej dymisji. To jest dopiero nieracjonalne. Zmiana stołku. Tu pani przychodzi mikrofon. Mam pytanie do pana profesora. Kiedyś pan profesor powiedział, że człowiek, że inteligent to jest człowiek inteligentny. I podążając za tym tropem, mam bardzo proste pytanie. Jaki jest procent świadomości naszego społeczeństwa? Żeby społeczeństwo było obywatelskie, musi być świadome swoich korzeni, praw i obowiązków. Jeżeli chodzi na przykład o Gazetę Wyborczą, ilu ludzi wie, jaka jest geneza tej gazety? Wystarczy wydrukować jakiś prosty schemat, który pokazuje przekształcenie. Nie trzeba słów, każdy będzie widział. Jeżeli nadal będzie kupował tą gazetę, no to już sam sobie wystawia świadectwo. Pytanie, co możemy zrobić, żeby uświadomić to nasze społeczeństwo, bo mi się wydaje, że możemy się spotykać, możemy oglądać wspaniałe filmy, a z tego nic nie wynika, bo my mamy ten potencjał, który jest niewykorzystany. Nie mamy, tak mi się wydaje, narzędzi jakichś prawnych, żeby na przykład zrobić coś z tą wiedzą na temat fałszowania wyborów. My nie mamy czegoś takiego. Na pewno mamy wielu prawników, którzy mogliby coś takiego stworzyć. Wiemy, że nawet prosty przykład. Ja widziałam odnośnie świadomości, już teraz mówię, można powiedzieć, katolickiej. W gazecie, w wydaniu internetowym niezależna.pl bardzo często widzę sformułowanie msza, a nie msza święta. A wydaje mi się, że powinno być zawsze to sformułowane jako msza święta. To są małe rzeczy, ale wydaje mi się, że brak podstaw, by to społeczeństwo nasze było świadome, a przez to mocne. No, to oczywiście jest problem kluczowy i to jest problem taki wielopłaszczyznowy. No co zrobić? Taka standardowa odpowiedź na to pytanie to jest, że edukacja. No edukacja. No, edukacja, jak wiadomo, jest od paru dobrych lat przynajmniej psuta w Polsce i z pewnością nie ma tej funkcji formacyjnej. Prawda? Szkoły nie wychowują. Niektóre szkoły uczą, ale szkoły raczej nie wychowują. A ilekroć się pojawi taki właśnie, no, te wątki, wszystkie, o których pani mówiła,
prawda, i ta tradycja katolicka i historia Polski jako właśnie ten przedmiot formujący patriotyzm, to przecież znowu podnosi się wrzask potworny, który się bierze z tych powodów, o których tutaj już wielokrotnie mówiłem, również z tego naszego niesuwerennego myślenia, że my się tego boimy, no? Że co sobie o nas pomyślą. No właśnie, to jest bardzo zabójcze. Natomiast ja nie lubię mówić o Gazecie Wyborczej, po pierwsze, dlatego, że jej raczej nie czytam, a po drugie dlatego, że ona jest jakby zbyt często staje się tematem i to, no, i ona w ten sposób nadaje się taką ważność, jakiej chyba nie ma mimo wszystko. Natomiast Gazeta Wyborcza to jest bardzo ważne zjawisko w Polsce, ponieważ Gazeta Wyborcza ilustruje sobie wszystkie stereotypy, jakie budują tak zwanego nowoczesnego człowieka. Wszystkie, powiedziałbym, złe stereotypy. No, jeżeli ktoś chce powiedzieć, na czym polega karykatura nowoczesności, to niech tam sięga. I szkodnictwo tej gazety właśnie na tym polega. To znaczy ona deformuje obraz świata. Oczywiście każda gazeta jest jakoś tam jednostronna, ale ona jest wyraźnie ideologiczna. Od samego początku taka była. Prawda? Ona chciała właśnie uformować tego nowoczesnego człowieka, który, powtarzam, jest karykaturą, bo ktokolwiek wie coś na temat nowoczesności i tak dalej, się tym interesuje, to wie, że to jest to produkt, jeżeli sobie wyobrazić człowieka, na szczęście nie wszyscy są tacy. Jakby sobie wyobrazić takiego człowieka, który byłby produktem, idealnym produktem Gazety Wyborczej, to był jakiś homunculus, prawda? Jakiś golem, jak potwór po prostu. No. Ja, odwołując się do tego, co mówiła Ewa o Grzegorzu Braun, nie chciałbym taką gorącą informację przekazać, że będzie również gościł tutaj pan Grzegorz Braun. Oczywiście informacje będą dostępne w internecie. I chciałbym przeczytać, co jest na tej kartce, która tutaj krąży. Jest jakaś wiadomość z ostatniej chwili. Ma związek z jednym z naszych czterech postulatów. Otóż wyniki genetyczne rosyjskich ekspertów podważyły wyniki dokonanej w kwietniu identyfikacji ciał trzech ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym świetle na pewno ten trzeci postulat wydaje się istotny, aczkolwiek na ten temat więcej może będzie mógł powiedzieć pan Antoni Macierewicz, o tym też będziemy rozmawiać, będzie tutaj pojutrze. Chciałbym przypomnieć, że właśnie jutro będzie z nami pan profesor Krasnodębski o godzinie 17:30. Pojutrze o tej samej godzinie pan Antoni Macierewicz, a 25 pan profesor Ryszard Terlecki również o 17:30. I znowu chciałbym przekazać, może to będzie ostatnie już pytanie, żeby nie trzymać pana profesora, mikrofon. Ktoś chciałby o coś spytać, coś nowego jeszcze się dowiedzieć, już przekazuję. Ja bym chciał, korzystając z wiedzy pana profesora, żebyśmy się pobawili w takie planowanie scenariuszowe. Taki czarny scenariusz i biały scenariusz. To jest moje pytanie. Trzeba uważać z tym zakłócaniem, bo za chwilę Straż Miejska przyjdzie. Przekazuję mikrofon. Jeśli pan pozwoli, to wolałbym nic nie mówić na temat czarnego scenariusza, ale... Tak, my jesteśmy pozorem, to można przestrzec. Nie, gdzie czarny, po co czarny scenariusz? Po co? Już tyle mamy tych scenariuszy czarnych, także przygotowanie jeszcze lepszego? Może realny scenariusz? Bardzo trudne. No nic, no.
wygrywamy wybory, powstaje komisja międzynarodowa. Wszystkie okoliczności zostają wyjaśnione. Ja słupkowy. A teraz słupki. Ten optymistyczny bardziej. Zmienia się sposób uprawiania polityki w tym kraju. Zmienia się szkolnictwo. Nie. No to temu będzie towarzyszyło oczywiście, że im większe będą tutaj sukcesy, tym większa będzie wściekłość, prawda, po drugiej stronie. Więc czasami trzeba też tak na to patrzeć. Jeżeli Państwo widzicie, nie wiem, spokojnego, nie chcę wymieniać nazwisk, ale pewnego wicemarszałka Sejmu, to znaczy, że jest źle. Jak Państwo widzicie, że on jest spieniony, świetnie, dalej tak. Ale kto go wybrał, panie doktorze? Trzeba przypomnieć, że on był naszym, jednym z promotorów naszego spotkania u pani Moniki Olejnik. Panią Moniką Olejnik chciałbym z tego miejsca poinformować, że nasze stowarzyszenie nazywa się Solidarni 2010, bo parę razy się myliła. Jakby to oczywiście można głupiego udawać i dobrze jej to wychodzi. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim zebranym. Przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi specjalnemu, panu profesorowi, oczywiście również księdzu Bogowskiemu. Może ksiądz ma jakieś pytanie, coś na koniec nam powiedzieć, może coś pozytywnego. Panie Maciej, są jakby wyżej ponad polityką, bo gdy tak patrzę na tę politykę dzisiejszą polską, to rzeczywiście nadziei jest niewiele. Znaczy, możliwości fałszowania wyborów są tak duże, a Platforma jest tak zdeterminowana, żeby władzy nie oddać nigdy, podobna jest tym do komunistów. Zresztą, no, ideowo to jest ta sama formacja. Sztuka jest ideowa. Jeśli trudno powiedzieć, żeby nie mieć jakiekolwiek poglądy, poza tym, że chcą utrzymać władzę za wszelką cenę. Gotowi są posługiwać się mordowaniem ludzi i fałszowaniem wyborów. Wobec tego mój pewien taki stosunek do polityki jest jednak pewnym dystansem, aby właśnie zachować nadzieję, którą układam wyżej. I tutaj pewnym znakiem nadziei są przemiany, które się dokonały na Węgrzech. Te przemiany się dokonały jednak przede wszystkim mocą modlitwy. Znaczy budzenie świadomości ludzi jest ogromnie ważne, ale są tacy, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Dlatego no, trzeba się liczyć, że tutaj nasze działanie jest ograniczone, chociaż bardzo ważne. Tutaj poprzez te wykłady i takie kształcenie świadomości, budzenie świadomości, budzenie nadziei przez myślenie. Natomiast pewne ważne przemiany się dokonały na drodze odwołania się do Boga i Matki Najświętszej, dlatego pokładam nadzieję w modlitwie różańcowej, która zresztą odbywa się co wieczór tutaj naprzeciwko, w intronizacji spodziewanej, bo ona nastąpiła, Chrystusa jako Króla Polski, na wzór intronizacji Matki Najświętszej jako Królowej Korony Polski w 1656 roku. Wtedy obie władze się na to zdecydowały, obecnie żadna władza się na to nie decyduje, żadna władza tego nie chce, ale cuda się dzieją, trzeba się to przemawiać. Pozytywny przekaz, dziękujemy. A więc przypominam raz ostatni, jutro pan profesor Krasnodębski, 17.30, pojutrze Antoni Macierewicz, również 17.30 i 25 profesor Ryszard Terlecki. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Tak, przyjść do niej.